Dzień dobry! Jesteśmy już na półmetku naszego seminarium. Zmieniający się charakter pracy zawodowej, coraz większa mobilność pracowników, popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że na znaczeniu zyskuje zagadnienie zarządzania efektywnością i wydajnością pracowników oraz możliwość monitorowania ich pracy. Podczas dzisiejszego odcinka pokażemy, jak za pomocą dedykowanych narzędzi w łatwy sposób można monitorować pracę pracowników w biurach rachunkowych. Zapraszam na odcinek Efektywność w biurze rachunkowym, który poprowadzi Justyna Bogaczewicz, konsultantka z firmy Komarch. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Justyna Bogaczewicz i jestem konsultantką Business Intelligence w firmie Comarch. Zapraszam Państwa na webinar pod tytułem Efektywność w biurze rachunkowym narzędzia wspierające mierzenie efektywności pracy. Podczas mojej dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością obecnie wśród naszych klientów. Komarch MyPoint, bo to o nim mowa, narzędzie stworzone z myślą o biurach rachunkowych, które przetwarzają spore ilości dokumentów. Kolejnym punktem mojej prezentacji będzie moduł w Komarch ERP Optima Biuro Rachunkowe i tutaj kwestia dotycząca rejestracji czasu pracy. Proszę państwa, Komarch MyPoint został zaprojektowany z myślą o biurach rachunkowych, tak aby w sposób łatwy i przejrzysty zweryfikować efektywność pracowników w biurze rachunkowym. Komarch MyPoint jest aplikacją dedykowaną dla użytkowników systemów Komarch ERP Optima oraz Excel. Proszę Państwa, dzięki Komarch MyPoint będziecie Państwo w stanie zweryfikować koszty obsługi danego klienta. Komarch MyPoint umożliwia analizę czasu, jaki jest poświęcony przez poszczególnych księgowych do obsługi klienta, ale także pokazuje jak wiele dokumentów zostaje wprowadzanych czy zmodyfikowanych na koncie danego klienta. Komarch MyPoint to mobilność. Z tego narzędzia możecie państwo korzystać przez przeglądarkę internetową w dogodnym dla siebie miejscu i dogodnym dla siebie czasie. Komarch MyPoint to dostęp do dwóch rodzajów analiz. Jeśli jesteście państwo liderami, kadrą zarządzającą w biurze rachunkowym, będziecie mieć państwo dostęp do dwóch dashboardów i jest to dashboard statystyki dokumentów, a także praca operatorów. Drugi typ analiz to są analizy przeznaczone dla pracowników, dla operatorów systemu I, i tym samym jeden dashboard, dashboard moja praca. Proszę Państwa, główne założenia narzędzia. Otóż statystyki pokazywane są w trzech przedziałach czasowych. Dzisiaj ostatnie 7 dni i ostatnie 30 dni. Dzięki Komarch MyPoint zobaczymy statystyki dla każdego operatora, dla każdego użytkownika zalogowanego do systemu Komarch RP Optima. MyPoint umożliwia analizowanie efektywności pracowników i porównywanie tej efektywności do osiąganych, średnich wyników całego zespołu. Dzięki MyPoint mamy możliwość analizy danych również pod Kątem typów operacji na dokumentach, czy to jest wprowadzenie nowego dokumentu do systemu, czy też modyfikacja dokumentu już istniejącego. Dodatkowo mamy możliwość analizy typów dokumentów, czyli dokumenty takie jak handlowe, magazynowe, płatności i inne. Dodatkowo, Komarch MyPoint analizuje produktywność pracowników na przestrzeni godzin. I proszę Państwa, to o czym wspomniałam przed chwilą, dzięki komarz MyPoint mamy dostęp do trzech dashboardów. Dla tych z Państwa, którzy są liderami kadrą zarządzającą czy administratorami systemu Komar systemu ERP Optima, dla tych z Państwa przygotowaliśmy dwa dashboardy statystyki dokumentów jest to dashboard, na którym zobaczycie Państwo zbiorcze analizy pokazujące, jak efektywnie przeprowadzane są procesy w kontekście dokumentów. Drugi dashboard to dashboard e, praca operatorów. I na tym dashboardzie zobaczycie Państwo wyniki poszczególnych pracowników, a także porównanie ich wyników do wyników, jakie osiąga cały zespół. Dla tych z Państwa, którzy z kolei pracują czynnie na e, systemie Komarch ERP Optima czyli są operatorami systemu przygotowaliśmy dashboard Moja praca. Na tym dashboardzie zobaczycie państwo wyniki swojej pracy oraz także będziecie państwo mogli porównać swoje wyniki do wyników jakie osiąga cały zespół. Dodatkowo będziecie państwo również w stanie zobaczyć godziny swojej produktywności. I proszę państwa, jak te dashboardy wyglądają, pokażę państwu teraz na systemie. W celu zalogowania się do aplikacji należy użyć poświadczeń operatora, czyli loginu i hasła ustawionego z poziomu systemu źródłowego Komarch ERP Optima. W oknie startowym istnieje również możliwość tutaj na dole zmiany języka. Obecnie MyPoint dostępny jest w dwóch wersjach językowych, angielskiej i polskiej. Oczywiście na potrzeby tej prezentacji ja zostawię tutaj język polski. W pierwszej kolejności pokażę Państwu dashboardy, dla kadry kierowniczej i w tym celu zaloguję się do aplikacji, używając poświadczeń administratora. Widzicie Państwo, że po zalogowaniu otrzymuję dostęp do dwóch dashboardów, statystyki dokumentów i praca operatorów. Zacznę od dashboardu statystyki dokumentów. Proszę Państwa, dashboard statystyki dokumentów jest to zestawienie analityczne, które umożliwia filtrowanie perspektyw czasowych, dzisiaj ostatnie 7 dni i ostatnie 30 dni. W zależności od wybranego filtru czasu dane na dashboardzie oczywiście aktualizują się. Możemy także, proszę Państwa, przefiltrować tutaj typy dokumentów pochodzące z głównych obszarów analitycznych systemu Komar ERP Optima, takie jak handlowe, kadrowe, rejestry VAT, płatności i inne. Dodatkowo mamy do dyspozycji filtr, typ operacji, który umożliwia ograniczenie wyników analizy do rodzaju operacji na dokumentach. Możliwe jest wybranie obu typów operacji jednocześnie, bądź tylko jednego. Tak samo jest w przypadku typów dokumentów. Możemy jednocześnie wybrać kilka lub tylko jeden typ dokumentu nas interesujący. I każdy z Państwa z funkcją kierowniczą na tym dashboardzie będzie mógł sprawdzić łączną liczbę operacji, średnią wydajność operatora, a także wydajność w porównaniu z poprzednim okresem, czyli stosunek procentowy łącznej liczby operacji w wybranym okresie czasowym do łącznej liczby operacji w okresie poprzednim. Kolejno będziemy widzieć wykres słupkowy dotyczący liczby operacji na dokumentach, który pokazuje też, Top 10 operatorów z najwyższą liczbą operacji. Następnie godziny produktywności, czyli wykres przedstawiający trend liczby wystawianych i modyfikowanych dokumentów na przestrzeni godzin. Kolejny wykres to czas sesji, czyli wykres przedstawiający top 10 operatorów z najdłuższym łącznym czasem pracy w systemie. I proszę Państwa, przejdę teraz do kolejnego dashboardu: praca operatorów. Dashboard ten pozwala na weryfikację i monitorowanie wyników pracy poszczególnych użytkowników systemu. Tak jak na poprzednim dashboardzie, mamy tu możliwość filtrowania perspektyw czasowych, czyli dzisiaj, ostatnie 7 dni i ostatnie 30 dni. Możemy również filtrować typy operacji oraz operatorów, co wpływa oczywiście na poszczególne wartości prezentowane na systemie. Każdy z administratorów systemu z dostępem do tego dashboardu będzie mógł analizować liczbę operacji w poszczególne dni razem z porównaniem do tygodnia lub miesiąca poprzedniego, oczywiście w zależności od wybranej perspektywy czasowej. Następnie będziemy widzieć liczbę operacji w podziale na typy dokumentów. Jest to wykres słupkowy, przedstawiający ilość operacji podjętych w perspektywie poszczególnych typów dokumentów. Pod spodem jest wykres godzin produktywności operatora, wykres, który przedstawia trend liczby wystawianych i modyfikowanych dokumentów. Następnie łączna liczba operacji operatora, czyli liczba operacji wykonana na dokumentach. Obok prezentowany jest również ewentualny wzrost, lub spadek ilości operacji w porównaniu do liczby operacji zrealizowanych w poprzednich perspektywach czasowych. Następnie mamy wartość wszystkich, wydajność, przepraszam, wszystkich operatorów, czyli średnia liczba operacji wykonana przez naszych operatorów w wybranej perspektywie czasowej. I kolejno czas pracy w systemie, czyli suma czasu pracy w systemie źródłowym komarch RP. Optima. Teraz proszę Państwa, wylogowuję się i zaloguję się jako operator, jako pracownik. Jako operator zalogowany do systemu mam dostęp do jednego dashboardu, dashboardu Moja Praca. Jest to dashboard, który prezentuje dane liczbowe opisujące pracę zalogowanego do systemu operatora właśnie w danym okresie czasu. Dzięki temu każdy z pracowników może kontrolować własną efektywność pracy. I proszę państwa, na tym dashboardzie każdy operator będzie mógł zobaczyć liczbę operacji w poszczególne dni. I tutaj na wykresie słupkowym oraz na wykresie liniowym e, przedstawiamy liczbę operacji, jaką operator wykonał w poprzednim okresie zgodnie z wybraną perspektywą czasową. Kolejno operator zobaczy wykres pokazujący liczbę operacji w podziale na typy dokumentów. Następnie wykres pokazujący godziny produktywności danego operatora. Następnie po prawej stronie widzimy wskaźnik łączna liczba operacji, czyli liczba operacji wykonanych na dokumentach. Tutaj obok możemy zobaczyć również ewentualny wzrost lub spadek ilości operacji w porównaniu do liczby operacji zrealizowanych w poprzednich perspektywach czasowych. Tutaj widzimy, że zalogowany operator wykonał w tym tygodniu o 24 operacje mniej na dokumentach niż w tygodniu poprzednim. I jeszcze jeden wskaźnik, czas pracy w systemie, czyli suma czasu pracy w systemie Komarch ERP Optima. Proszę Państwa, po prezentacji dashboardów kwestia techniczna, kwestia instalacji. Komarch MyPoint jest e, aplikacją wysoce zautomatyzowaną, prostą w obsłudze. Mam nadzieję, że po, e, udowodnię to Państwu, pokazując właśnie proces instalacji. Ikona Komarch MyPoint dostępna jest na wstążce programu Komarch RP. Optima w zakładce ogólne, tak jak to Państwo widzicie właśnie na slajdzie. Proszę Państwa, bardzo ważna kwestia dotycząca instalacji. Instalacje przeprowadzamy na serwerze, na tym samym, na którym skonfigurowana jest baza konfiguracyjna. Optimy. Jest to kwestia, którą należy zapamiętać, bo mieliśmy do tej pory kilka czy kilkanaście pytań od naszych klientów właśnie o tą kwestię instalacji. I proszę Państwa, aby poprawnie zainstalować i uruchomić system w pierwszej kolejności, należy udać się do naszego e sklepu, tak aby zakupić licencję do użytkowania komar. MyPoint. Klucz licencyjny, który otrzymacie państwo po zakupie w e sklepie mailem, będzie niezbędny do przeprowadzenia poprawnej instalacji i konfiguracji systemu. Pokażę państwu teraz proces instalacji MyPointa. Proszę Państwa, po zalogowaniu się do komarch RP Optima należy przejść na zakładkę Ogólne. Kontrolka komarch MyPoint dostępna jest na wstążce programu. Po kliknięciu na komarch MyPoint zostanie uruchomiony instalator MyPointa. Następnie ukaże się ekran, na którym wybieramy, czy instalujemy darmową wersję, która obowiązuje do 30 czerwca, czy też... Instalujemy aplikację posiadając klucz licencyjny. Ja na potrzeby tej prezentacji wybiorę instalację z kluczem. Na tym ekranie należy wprowadzić nazwę serwera licencji, a także klucz, który otrzymuje się mailem właśnie po zakupie aplikacji w naszym e-sklepie. Zatwierdzam i następnie proszę Państwa, wyświetla się komunikat z prośbą o akceptację warunków korzystania i gwarancji oprogramowania. Klikam zatwierdź i proszę Państwa, wyświetla się okno z postępem instalacji. W tym czasie zostają zainstalowane niezbędne usługi, a także przekopiowane pliki potrzebne do uruchomienia komarch MyPoint. Po zakończeniu instalacji wyświetli nam się komunikat: Program zainstalowany poprawnie. Automatycznie też otworzy się ekran z oknem do logowania się do aplikacji. Proszę Państwa. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby przetestować nasze narzędzie bez instalacji, zapraszam na stronę www.comarch.pl ukośnik erp, ukośnik MyPoint. Na tej stronie znajdziecie Państwo możliwość zalogowania się do wersji demonstracyjnej. Wersja demonstracyjna oczywiście nie wymaga instalacji. Podając tam, wybierając tam Państwo konto administratora bądź trzech. Użytkowników systemu, czyli operatorów na systemie, możecie Państwo zobaczyć, jak MyPoint wygląda. Możecie Państwo, mówiąc w cudzysłowie, również przeklikać się przez dashboardy i zobaczyć dokładnie, jak wyglądają przygotowane przez nas analizy. Proszę Państwa, dla naszych nowych klientów mamy jeszcze promocję, która obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Możecie państwo zainstalować Komarch MyPoint bez klucza licencyjnego i korzystać z Komarch MyPoint właśnie do 30 czerwca tego roku, czyli przetestować narzędzie już na swoich danych firmowych. W tym celu zapraszam na stronę Komarch na stronę MyPoint, gdzie zobaczycie państwo wszystkie niezbędne informacje, a także dodatkowe informacje. Jeśli się takowe pojawiają, dotyczące naszej aplikacji. I proszę Państwa, krótkie podsumowanie dotyczące Komarch MyPoint. Komarch MyPoint jest to aplikacja dla użytkowników dwóch systemów, Komarch RP Optima oraz XL. Komarch MyPoint to intuicyjny interfejs, łatwy dostęp przez przeglądarkę internetową. Dzięki aplikacji możecie Państwo mierzyć efektywność swoich pracowników, a także efektywność procesów zachodzących na dokumentach w państwach, biurach rachunkowych. I proszę Państwa, dodatkowo Komarch MyPoint umożliwia także mierzenie produktywności pracowników na przestrzeni godzin. Comarch MyPoint również pełni funkcję motywacyjną pracowników, w państ może pełnić taką funkcję w państwa biurach, z tego względu, że Pracownicy widzą analizy swojej efektywności pracy w porównaniu z efektywnością, jaką osiąga cały zespół. I proszę Państwa, kolejna kwestia, którą zapowiedziałam na początku, jest to moduł biuro rachunkowe w komarze RP Optima i tutaj kwestia związana z rejestracją czasu pracy w systemie. Proszę Państwa, korzystając z modułu biuro rachunkowe możemy skorzystać z funkcji rejestracji czasu pracy. Czas pracy danego operatora można podglądnąć z poziomu konfiguracji systemu, gdzie zapisują się kolejne sesje użytkownika. Są to informacje o firmie, o dacie i godzinie pracy użytkownika i czy czas pracy jest rejestrowany automatycznie, czy został zarejestrowany ręcznie. Automatyczny czas pracy liczony jest od momentu zalogowania się operatora do systemu. Możemy również nadać kategorie, do których przypisana będzie stawka godzinowa za określony rodzaj czynności, np. prowadzenie księgowości czy wprowadzanie faktur. Rejestrator czasu pracy można skonfigurować w taki sposób, aby okienko rejestratora pokazywało się na pulpicie. Wówczas operator rozpoczynając pracę w ERP Optima może ręcznie ustawić odpowiednią y, kategorię i uruchomić czas. Okienko stopera jest niewielkich rozmiarów, aby nie utrudniało codziennej pracy. Jeśli w ciągu godziny nie zostanie odnotowana aktywność danego operatora w Optimie, to wtedy możemy zakończyć sesję rejestracji czasu z czasem ostatniej aktywności. I proszę Państwa, w module biuro rachunkowe mamy możliwość również stworzenia raportów. Są to trzy podstawowe raporty dotyczące czasu pracy. Będzie to raport czas pracy łączny, czas pracy operatora oraz czas pracy wszystkich operatorów. Dla każdego z raportu możemy określić okres czasu, dla którego chcemy wygenerować dane, a także każdy raport możemy wyeksportować do pliku eksportu. Excel. Proszę państwa, bardzo dziękuję za uwagę. To już tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze wystąpienie. Bardzo serdecznie zachęcam państwa do testowania i wdrażania naszych produktów. W szczególności zachęcam państwa do testowania i wdrażania Komarch MyPoint. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję Justynie za ciekawą prelekcję. Aplikacja Komarch MyPoint stworzona została właśnie z myślą o biurach rachunkowych. Jak usłyszeliśmy, dzięki niej w prosty sposób można nie tylko zweryfikować efektywność pracowników, ale co istotne, pozwoli ona wykazać Państwa klientom, z czego wynikają koszty ich obsługi, prezentując, ile czasu poświęciliście Państwo na prowadzenie ich księgowości. Jestem przekonana, że Komarch MyPoint podbije serca wszystkich księgowych i będzie pożądanym rozwiązaniem w każdym biurze rachunkowym. Tradycyjnie już chciałam zaprosić Państwa na jutrzejsze spotkanie, które dotykać będzie bardzo istotnej dla wszystkich tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych w biurze rachunkowym. Jutrzejsze spotkanie będzie miało charakter dyskusji, a naszym gościem specjalnym będzie oficer policji przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie komisarz Wojciech Lis który przybliży cyberzagrożenia jakie czyhają na biura rachunkowe serdecznie zapraszam